Ukryty front. Mam złe wiadomości z kieleckiej poczty. Nasi ludzie potrzebują pomocy. Niemcy otoczyli budynek. To fatalna informacja. Ja nie mam nikogo pod ręką. Kogo by tam posłać? Nie ma innej możliwości. Hubert, musisz natychmiast biec do Rady Głównej Opiekuńczej. Odszukasz tam Jadwigę Decową. Znasz ją pod pseudonimem Iga. Musi natychmiast iść na pocztę ratować naszych ludzi. Lipiec 1943 roku był pechowy. Niemieccy żołnierze otoczyli kielecką pocztę mieszczącą się przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Hipotecznej. Była to zapewne kolejna rutynowa kontrola pracowników. Co na to wskazywało? Funkcjonariusze gestapo nie pojawili się od razu, ale przyjechali dopiero po pewnym czasie. Pozwoliło to konspiratorom pracującym na poczcie poinformować swoich przełożonych o zagrożeniu. A było ono duże, bowiem kolejna partia listów przygotowana była do wyniesienia. Ale najgorsze, że pośród nich była także przesyłka kierowana bezpośrednio do gestapo. Listy tego typu objęte były specjalnymi zasadami. Powinny znaleźć się u adresata w określonym czasie. Pocztowcy wypracowali jednak sposób, aby przesyłki wynosić w tajemnicy z poczty, a po odczytaniu podrzucić z powrotem. Co ty tak dzisiaj ganiasz jak kot z pęcherzem? O mało co nie było wpadki na poczcie. Chryste panie, co się stało? Wiem tylko, że naszym wywiadowcom udało się przechwycić tego dnia Geheim, czyli list do gestapo. Został przeniesiony do okienka telegramów, gdzie pracuje Kama. Stamtąd miał być odebrany przez naszych łączników, ale zamiast nich pojawili się Niemcy. Raport wywiadowczy. Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu naszych ludzi na poczcie, natychmiast się tam udałam. Niemieckim wartownikom stojącym przy drzwiach wytłumaczyłam, że muszę nadać telegram o bardzo ważnej dla III Rzeszy treści. Ich obowiązkowość i odpowiedzialność za kraj przyniosła teraz efekt. Wpuszczono mnie, co było też potwierdzeniem, że w budynku nie ma jeszcze gestapo. W okienku telegraficznym szybko załatwiłam formalności z nadaniem fikcyjnego telegramu, a w tym czasie Kazimiera Klabecka, pseudonim Kama, podała mi kopertę z niebezpieczną przesyłką. W tym momencie, nie zwlekając, udałam się do drzwi, modląc się, aby nie spotkać gestapowców. Odetchnęłam dopiero na ulicy. Wszystko się szczęśliwie udało. Z tego radosnego nastroju wyrwał mnie pisk opon samochodu, pod które o mało nie wpadłam. To podjechało gestapo. Podpisano Jadwiga Dec, pseudonim Iga. Jak się słucha tej opowieści, to włos się na głowie jeży. Dobrze, że wszystko tak się skończyło, ale ryzyko, które podjęli pracownicy poczty, rozpoczynając działalność w wywiadzie, jest niewyobrażalne. Chyba nie zdawali sobie sprawy, jak to będzie wyglądało. No, wyłapywanie donosów czy prywatnych listów niemieckich żołnierzy, choć też nielegalne, nie jest obarczone takim ryzykiem. Co innego, jeżeli chodzi o Geheimy, niemieckie pisma tajne. Są one polecone i znajdują się pod specjalnym nadzorem Niemców, pilnujących polskich pracowników poczty. Rozumiem, że takie listy są ściśle kontrolowane. No i masz całkowitą rację. Niemiecka pedanteria nakazuje, aby przesyłka znalazła się u adresata w ciągu 3, maksymalnie 5 godzin. Pomimo to, także takie przesyłki udaje się wynieść z poczty, przeczytać, a następnie niepostrzeżenie zwrócić. Jeżeli wszystko w naszej konspiracyjnej maszynerii działa zgodnie z planem, to teraz zobaczymy efekt pracy pocztowego wywiadu. Zgodnie z planem przynoszę przesyłkę i mam jeszcze przekazać zaproszenie na obiad do pani Eugenii. Ale to dopiero na przyszły tydzień. Dziękuję. Pojawimy się, ale przekaż też, że wcześniej chcemy spotkać się z Lową. Nic z tego nie rozumiem. No, przejrzyj sobie te dokumenty, to zrozumiesz skalę działań wywiadu pocztowego, a jak przyjdzie czas, to poznasz naszych bohaterów. W przypadku niemieckich tajnych pism należało drobiazgowo zaplanować całą operację. Po pierwsze, wyniesienie listu. Po drugie, jego otwarcie tak, aby można go było bez śladów zakleić. Po trzecie, przetłumaczenie. Po czwarte, zaklejenie i wreszcie ponowne dostarczenie na pocztę, a wszystko to w ciągu 3 godzin. W opowieści o kieleckim wywiadzie dosyć często przewija się nazwisko Laszczyk.
a to stąd, że od lipca 1940 roku działała w nim Eugenia Laszczyk, która przyjęła pseudonim Żenia. Jej dom przy ówczesnej ulicy Bandurskiego 32, prawie naprzeciw szpitala, był jednym z najbardziej czynnych lokali konspiracyjnych. Był punktem kontaktowym, meliną, skrzynką i kancelarią. Wszystkie te funkcje z powodzeniem pełnił do końca wojny. W konspirację zaangażowane były matka, Julia Laszczyk, i dwie siostry Żeni, Helena i Róża, które pomagały jak mogły. Lubię odwiedzać dom Laszczyków. A to czemu? Rozkaz i tyle. Ja nie o tym. Po prostu jest tam miło. No z tym to masz rację, a najlepsza jest Róża, no wiesz, ta siostra Żeni. Wiem, ta malarka. No właśnie, kto by się spodziewał, że tymi swoimi delikatnymi palcami tak rozklei koperty listów, że nie zostanie żaden ślad. A ty nie wiesz, po co my tam dzisiaj musimy iść? Pan Antoni mówił, że wszystkie panie się pochorowały, a jakaś pilna korespondencja jest do przeniesienia. No tak, jak to mówią, najsłabszym ogniwem jest człowiek. Wiemy więc, że tajne niemieckie pisma trafiały do domu Laszczyków i tam były otwierane. Kolejnym krokiem było ich odczytanie. Konspiracyjnych tłumaczy nie można było przyprowadzić do domu Laszczyków, aby zbyt wiele osób nie wiedziało o jego znaczeniu. Listy trzeba było przenieść do innych lokali. Nie było to bezpieczne, bowiem znalezienie podczas rewizji niemieckich pism nie mogło się dla łączników skończyć dobrze. Na szczęście przez całą okupację nic takiego się nie wydarzyło. Tymczasem przenieśmy się do cukierni Smoleńskiego, w której spotkali się nasi bohaterowie. To miło, że zaprosiłeś mnie do cukierni, ale myślę, że masz w tym jakiś cel. Obiecałem, że wyjawię ci kilka tajemnic wywiadu pocztowego. Faktycznie, przy takich pysznościach miło będzie słuchać. Opowiadaj. Spójrz przez okno. Na wprost naszej cukierni, na rogu ulic Kilińskiego i Sienkiewicza, mieszka Lota Wawrzykowa, którą z raportów znasz pod pseudonimem Lowa. No tak, znam taki pseudonim i zawsze wydawał mi się dziwny. A teraz wiem, że to połączenie imienia i nazwiska. Lowa to urodzona Niemka. Jej mąż ukrywa się ponoć pod Kielcami, ale tego dokładnie nie wiem. Ona sama współpracuje z wywiadem już od 1941 roku. Ciekawe. Jej praca wywiadowcza jest specyficzna. Tłumaczy tajną niemiecką korespondencję wynoszoną z poczty przez naszych ludzi. Najważniejsze jest to, że Lowa jest dostępna o każdej porze dnia i nocy. Nasi łącznicy dostarczają jej listy, które natychmiast są tłumaczone. A pamiętaj, że te listy muszą za chwilę wrócić na pocztę. Wiem, w naszych rękach są tylko jakieś 3 godziny. Zdajesz więc sobie sprawę, że w całej maszynie wywiadu pocztowego to bardzo ważny element? Tak jest. Nawet w najlepszych maszynach zdarzają się jednak przypadki nie tyle awarii, ale sytuacji nadzwyczajnych. Fenomen polskiego państwa podziemnego polegał na tym, że kierujący wywiadem ludzie mieli do dyspozycji wspaniałych współpracowników. Przepraszam, że niepokoję, ale pilny raport od Igi. Wydaje się, że nie można było z nim czekać, więc przynoszę od razu. Dziękuję. Zobaczmy, co pisze nasza dzielna Iga. Raport wywiadowczy. Melduję, że udało nam się przejąć ważne informacje z korespondencji Gestapo. W trybie alarmowym odebrał je z poczty Władysław Bochniewski, pseudonim Artur, jeden z oficerów naszego wywiadu. Z przesyłką pokaźnych rozmiarów przyszedł do mnie do Rady Głównej Opiekuńczej, pozorując interesanta. Tego dnia nikt z naszych tłumaczy nie był dostępny. Poprosiłam o pomoc pracującego w Radzie Mariana Kędziorę, pseudonim Krab, który też działał w konspiracji, ale nie w strukturach wywiadu. Korespondencja została natychmiast przetłumaczona i Artur odniósł ją na pocztę. Już po zakończeniu zadania Kędziora powiedział mi, jakaż to arcypoważna robota. Ten, kto wam daje te materiały, to nie tylko bohater, ale i w swoim rodzaju straceniec. Podpisano Jadwiga Dec, pseudonim Iga. Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich tajemnic wykradzionych przez wywiad pocztowy.
Nie opowiedzieliśmy też o wszystkich żołnierzach Cichego Frontu walczących o listy. W naszej pamięci pozostaną Janina Rostafińska, pseudonim Janina, emerytowana nauczycielka mieszkająca przy ulicy Słowackiego, która pełniła funkcję łączniczki. Zofia Erdman, pseudonim Joanna, żona oficera przebywającego w obozie jenieckim, która tłumaczyła listy. Jerzy Butwiło, Marcikiewicz i wielu, wielu innych. Wysłuchali Państwo słuchowiska Polskiego Radia Kielce Ukryty Front. Reżyseria i współprodukcja Sebastian Przybyłowicz. Scenariusz i narracja historyczna Dionizy Krawczyński. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Wystąpili Adrian Wajda, Krzysztof Grabowski, Ewelina Gronowska oraz członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Jodła. Hubert Krawczyński, Patryk Krawczyński, Iwona Baran.